Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim... kanale. Dzisiaj speed test porównanie Motorola Moto G8 Power kontra Redmi Note 8T. W obu smartfonach Snapdragon 665, w obu smartfonach 4 GB. Zobaczmy, jak one działają i jak to w ogóle ogarnia wszystko. Teoretycznie specyfikacja taka sama, czy będą tak samo działać? Sprawdźmy i zobaczmy. Oczywiście telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Porównujemy szybkość otwierania aplikacji, gier, pozostawanie ich w ramie. Lecimy. Allegro. Motorola. AliExpress. Redmi. Ceneo. Redmi. Galerie. Redmi. HBO Go. Redmi. I Pla. No Redmi, jak do EDPL, też Redmi, mapy, no coś tutaj teoretycznie Redmi, Player.pl, coś marudził, Player.pl dla Motorola, OLX, dla Redmi, Pyszne.pl. Motka, Pizza Portal, Redmi, sklepy, też Redmi, Spotify, Redmi, TapTalk, Redmi, TripAdvisor, Redmi, Twitter, Redmi, Uber, bardziej Redmi, Wykop, Motka, YouTube, Redmi. No widzicie, to jest nie takie same, ale Redmi szybsze. Co z RAM-em? 4 giga w obu, coś jest w RAM-ie? No widzimy, należy go Allegro poza. AliExpress, tak samo poza Ceneo, ubity w obu, galerie, no w Redmi tak jakby, HBO Go w Redmi w ramie, Ipla, tu w ramie, w Motce nie, jak dojadę, ubity w obu, nie czekamy, mapy, tu w ramie, tutaj niestety nie, następnie mamy Player.pl, sytuacja podobna, OLX, podobnie, Pyszne.pl, podobnie, Pizza Portal, tu w ramię, tu ubite, sklepy, w obu w ramię, Spotify, w ramię w Motce, TapTalk, w ramię, tylko w Motce, TripAdvisor, tak samo, Twitter, tu w ramię, tu nie, Ubery, w Motorola, Wykop, tu w ramię, w Motce nie, YouTube, tu w ramię, a tu nie, no. Śmieszna sytuacja, bo część w jednym w ramię, część w drugim, no jednego zwycięzca bym tutaj nie dał, obydwu tak se średnio najeżdża, bo to chociaż wiecie, no 4 giga Nokia potrafi na przykład zrobić telefon, który będzie miał wszystko w ramię z aplikacji, mimo 4 GB pamięci RAM, no a reszta producentów no nie ogarnia tego, no można, widać na przykładzie Nokii, na przykład 7.2 6.2, no a tutaj nie, dziwne, dobra, gry wyczyściłem. Sprawdźmy odpalanie gier. Asphalt 8. Co szybciej będzie? Czy Motka, czy Redmi? Zaraz się tego dowiemy. Redmi. Motorola jeszcze myśli. Dobra, tutaj tak. Wymyślone. Temple Run 2. Szybsze Redmi. Subway Surfers. Również jedziemy dla, w sumie nie również, dla Motki. Możesz przejść tu, wkurza mnie to. Ja nie lubię tego właśnie w Redmi, w
się mi czasem w chłomajach tego podwójnego kliknięcia. Dead Trigger 2. Jak chcesz gdzieś wyjść, to wyklikasz, a potem masz to zrobić dwa razy. Redmi. No i też czasami to działa, a czasami trzeba... Głupota. Asphalt Extreme. No i co będzie z asfaltami? Coś słyszymy i motka szybsza. No i jedziemy dalej. Unkilled. No, tu się w ogóle coś przycina. Słabo. Unkilled. Są niedopracowane trochę. Już kilka apek i telefon wariuje. Redmi wygrało. Na motkę czekaliśmy. Motka już też coś ten. I mamy PUBG Mobile, czyli ostatni tytuł. Ale widać chyba zdecydowanie, jeżeli chodzi o wydajność, mimo tych samych procesorów, tej samej ilości pamięci RAM, ja bym stawał chyba raczej na Redmi. Note 8 to jeszcze zobaczymy sobie RAM w przypadku gier, ale wydaje mi się, że raczej tutaj jakiegoś spektakularnego efektu ani po jednym, ani po drugim smartfonie bym się niestety nie spodziewał. No ale czekamy. No i tak jak myślałem w Redmi, jesteśmy już w grze. Trilion powiadomień, pstytów, sretów, ale trudno, na szczęście nie muszę to sobie przeklikiwać ciągle. No i jesteśmy. Dobra, no już widać mulą owafony trochę. Nie są to za mocne jednostki. No i sprawdzamy. Asphalt 8 w ramie. No oczywiście, że nie. No i to jest brak tej płynności, która mnie irytuje w takich telefonach zawsze. Temple Run 2. Tu jest poza ramem. I to samo tutaj. Dobrze, dwa razy dotknąłem. Ślicznie. Subway Surfers. Poza ramem. Dead Trigger 2. No tutaj widać, że w Redmi tylko w ramie. Motte się uruchamia ponownie. No przestaw się. Asphalt Extreme. Poza ramem w obu smartfonach. Unkilled. Motte jest w ramie. W Redmi widzimy, że się uruchamia ponownie. I mamy ostatnie PUBG Mobile. Tu w ramie, tu nie. Więc tak wygląda to porównanie. No szczerze mówiąc, chyba bardziej bym wolał to z lewej strony niż to z prawej. Ale wybór jak zwykle zależy do Was. Dobra, pod względem prędkości oczywiście działanie wzięcie. Ten trochę już przycinał, ten też, ale, no, ale ten bardziej. No, tyle. Odnośnie jednego i drugiego macie playlisty, możecie zobaczyć porównania z innymi smartfonami i dowiedzieć się trochę innych rzeczy o nich. Oczywiście na dole dzwoneczki, subskrypcje, komentarze pod spodem społeczności. Tyle. Redmi Note 8T, Motorola Moto G8 Power. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło. Hej!